Witam Państwa w mojej pracowni polonistycznej. Ta sala, proszę Państwa, to również miejsce, które wiąże się z takim dziwnym, ciekawym zdarzeniem w naszej oświacie, mianowicie z funkcjonowaniem i z życiem europejskiej rodziny szkół, których patronem jest Juliusz Słowacki. Nie ma w Europie, w Polsce chyba też, takiego zjawiska dydaktyczno-oświatowo-literackiego, które trwa tak długo. 30 lat, prawie że 34, 5. W 1984 roku we Wrocławiu odsłonięto pomnik Juliusza Słowackiego. I wtedy na tej uroczystości były reprezentacje szkół z całej Polski, których patronem jest Słowacki. Przedstawiciele liceów ogólnokształcących podjęli wtedy taką decyzję, że co roku będą spotykali się we Wrocławiu na spotkaniach szkół Słowackiego, liceów Słowackiego. Miałem szczęście od 1985 roku uczestniczyć w tych spotkaniach i przekształciliśmy te spotkania w coroczne zjazdy literacko-artystyczno-muzyczno-poetyckie delegacji liceów Słowaków z całej Polski. Narodziła się rodzina szkół Słowackiego. Potem odnalazłem na Zaolziu w Republice Czeskiej szkołę, która kontynuowała tradycję prawie że stuletniego gimnazjum polskiego w Orłowej. Zaprosiłem ich do współpracy. Zaprosiłem do współpracy również przedstawicieli Krzemieńca, Wołynia, małej ojczyzny Juliusza Słowackiego. A potem odkryliśmy Słowaka na Litwie, niedaleko Wilna. I do dnia dzisiejszego funkcjonuje Europejska Rodzina Szkół Słowackiego. 17 ogólniaków z Polski, Czechy, Ukraina i Litwa. Co roku spotykamy się na zlotach. To są spotkania młodzieży, która zainteresowana jest literaturą, uprawia, pisze, komponuje. W czasie zlotów ma okazję zaprezentowania się i każdy zlot to jest również prezentacja tradycji kulturowych danego regionu. Zloty odbywały się w Przemyślu, w Skarżysku Kamiennej, w Kielcach, w Warszawie, we Wrocławiu, w Grodzisku Wielkopolskim, w Częstochowie, w Piotrkowie Trybunalskim, w Jarosławiu, w Karwinie. I regularnie jeździmy na jubileuszowe zloty do Krzemieńca. Te miasta wymienione to są właśnie miejsca, gdzie funkcjonują licea Juliusza Słowackiego. W ubiegłym roku, we wrześniu, miałem przyjemność poprowadzić 34. zlot szkół Słowackiego w Krzemieńcu, w Akademii Humanistyczno-pedagogicznej, której patronem jest Taras Szewczenko i która z nami od 30 lat również współpracuje. Rodzina Szkół Słowackiego to okazja do poznania nowego miejsca, nowych tradycji kulturowych, to okazja do zmierzenia się intelektualnego. Konkurs wiedzy o patronie Czytamy Słowackiego, i drugi międzynarodowy konkurs recytatorski w kręgu poezji Słowackiego to wielkie, wspaniałe, artystyczne spotkania, które swoją rangą mogą dorównywać z podobnym spotkaniom profesjonalistów. To jednocześnie wielka przygoda intelektualna dla młodych ludzi, którzy odkrywają miejsca do tej pory mniej znane, a jednocześnie konfrontacja szkół,
ich pracy, ich sposobu funkcjonowania, ich sposobu prowadzenia zajęć. Uczymy się od siebie nawzajem. To są takie nasze również małe polonistyczno-metodyczne warsztaty.